Yildiz, Ender i Yildiz podejrzewają się nawzajem o śmierć Murata. Hilal próbuje oczerniać Yildiz w oczach Dogan. Zobaczcie, co będzie się działo w 423 odcinek serialu Zakazany Owoc. Będzie można obejrzeć piątek 8 marca 2024 roku. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15, w 422 odcinek serialu Zakazany Owoc. Yildiz, Handan i Ender wpadają w panikę, gdy dowiadują się, że Murat nie żyje, ponieważ wcześniej chcieli go wyeliminować. Kto jest zabójcą? W skrócie, co dzieje się w 423 odcinek serialu Zakazany Owoc? Yildiz, Ender i Yildiz podejrzewają się nawzajem o śmierć Murata. Hilal próbuje oczerniać Yildiz w oczach Dogan, gdy zdaje sobie sprawę, że Dogan nadal darzy swoją byłą żonę uczuciami. Przyjaciel Tarzana, Ebru, pojawił się w programie i oskarżył Yildiz o zrujnowanie ich związku z piosenkarką pop. Kumri zaskakuje swojego ojca, wprowadzając się do niego. Hilal spotyka się z menadżerką Tarzana i oferuje jej dużo pieniędzy, aby przekonała artystę popowego do potwierdzenia, że jest w związku z Yildizem. Z kim Altay rozmawia przez telefon i dlaczego chce zdobyć zaufanie Dogan? Akcja jest kontynuowana z poprzedniego odcinka, kiedy Hilal informuje Handan, Ender i Yildiza, że Murat nie żyje. Jak to? Zabili Murata? Ktoś wszedł do biura w firmie i skończył z nim. Hilal wyjaśnia. Dobra robota, jak oni wejdą do firmy i zabiją człowieka? Ender jest oburzony. Wiesz, kto to zrobił? Pyta Handan. Nie mogę ci więcej powiedzieć. Dochodzenie jest w toku. Wracam do domu i zostawiłem Dogani samego, jest bardzo przygnębiony. Hilal odpowiada. A teraz powiedz mi, który z was zabił Murata? Pyta Ender. Brałeś udział w wielu przestępstwach, mówi Handan. O jakich przestępstwach mówisz? Zapytaj Ender i Yildiz, Khalid, Hasan Ali. Wymienia Handan. Yildiz twierdzi, że nie ponoszą winy za Hasana Alego, ponieważ wybuchła bomba i oni też mogli zginąć. Handan pyta ich, czy to prawda w sprawie Khalida, a Ender odpowiada jej, że to był wypadek. Hilal, który jeszcze nie wrócił do domu, patrzy na nie i myśli, mam nadzieję, że zjedzą te szmaty, ale to dopiero początek. Yildiz widzi ją i sugeruje, aby Ender i Handan weszli do środka, ponieważ Hilal ich podsłuchuje. Cała trójka wchodzi do środka i staje się wobec siebie podejrzliwa, po czym decyduje się jutro złożyć kondolencje Doganowi. Akcja przenosi się do sąsiedniej posiadłości, gdzie Dogane nie może uwierzyć, że młody człowiek zmarł na zawał serca. Hilal każe Doganowi przyjrzeć się sprawie, bo może nie jest łamaczem serc. Dogane zgadza się z nią i twierdzi, że rozmawiał z rodziną Murata i wyraziła zgodę na sekcję zwłok. Hilal mówi, że wątpi nie w jedną osobę, ale w całą grupę.
Dogan odpowiada, że to niemożliwe, a Hilal pyta go, czy nie zauważył, jak bardzo Murat, trzy kobiety, zwłaszcza Yildiz, go nienawidziły. Dogan twierdzi, że w obecnej sytuacji żaden z nich nie podjąłby takiego ryzyka. Hilal mówi mu, żeby nie wierzył w twierdzenia o zawale serca. Proponuje mu, aby zamieszkał z nim, aby mogli bardziej przekonująco odgrywać swoją rolę narzeczonych. Dogan zgadza się, rano Dogan mówi Hilalowi, że wraca do firmy, a ona mówi mu, że rozmawiała z kuzynką Murata, Mete, w sprawie zajęcia jego miejsca, jeśli się zgodzi. Dogan mówi, że go zna i że jest dobrym facetem, i zgadza się zacząć na miejscu Murata. Gospodyni przerywa i mówi Doganowi, że ma gości, panią Yildiz z przyjaciółmi. Cała trójka składa kondolencje Doganowi. Hilal twierdzi, że w sprawie śmierci Murata toczy się dochodzenie i zabezpieczono nagrania z kamer, aby zobaczyć, kto był z Muratem. Yildiz mówi, że do każdego z nich wchodzą i wychodzą ludzie, ale nikt jeszcze nie umarł. Akcja przenosi się do hotelu, gdzie Kaner i Kumri sprzątają sklep. Przychodzi Emir i mówi, że wyszło bardzo dobrze, i pyta, kiedy będzie wernisaż. Cała trójka postanawia jutro podać koktajl z okazji otwarcia. Hilal jedzie z Doganem do firmy i mówi mu, że potrzebują kolejnego oddziału Yildiz, aby wygrać sprawę o opiekę nad dzieckiem i zaczyna wymieniać. Najpierw zabrał Yildiz Su do obskurnego szpitala, a potem przekazał wiadomość, że jest kochanką Popa. Yildiz nie ma nic wspólnego z tym młodym człowiekiem, to kompletne kłamstwa. Dogan mówi. W końcu wymyślili nazwę, możemy ją wykorzystać na naszą korzyść. Ale jeśli wybaczyłeś swojej byłej żonie, że wsadziła cię do więzienia, wycofuje się. Hilal ripostuje, a Dogan twierdzi, że nic takiego nie powiedział i powinien kontynuować pracę. Hilal jest wściekły, że Dogan nie pozwala, aby na Yildiz spadł choćby pyłek kurzu. Wchodząc do firmy, każe swojej asystentce natychmiast znaleźć telefon menadżera Tarzana i pokazać Doganowi, jakim głupcem jest Yildiz od wody święconej. Trio również przybywa do firmy. Handan wchodzi do swojego biura, a Ender prosi Yasemin, aby została 2 minuty przed biurem Handan. Ender i Yildiz wchodzą do biura Ender, a Yildiz pyta ją, czy Handa zabiła Murata i jak mogła to zrobić z powodu dwóch samochodów. Yildiz, pamiętaj, że dostrzegam niespójności w słowach Dogan i Hilala. Prowadzą dochodzenie, więc my też powinniśmy. Co mamy robić? Przeanalizujemy nagrania z kamer, ale jak mamy wzbudzić ich podejrzenia? Yildiz, po urodzeniu dwójki dzieci poziom kwasu foliowego u ciebie znacznie spadł. Nie będziemy ich o to prosić, my to ukradniemy. Yildiz mówi, że weźmie klucze od Sedai, a Ender mówi jej, żeby resztę zostawiła jej. Przyjaciel Tarzana, Ebru, pojawił się w programie i oskarżył Yildiz o zrujnowanie ich związku z piosenkarką Pop.
Oglądająca program Asuman natychmiast mówi Yildiz, że dziewczyna Tarzana zniesławia ją w telewizji. Yildiz natychmiast nakazuje Sedai zajrzeć do dziewczyny Tarzana, ale najpierw prosi go, aby przyniósł jej klucze do pokoju z kamerami bezpieczeństwa, ponieważ Handan podkochuje się w mężczyźnie i chcą mu się przyjrzeć. Kumri zabiera Altaj do firmy ojca. Dogane go zatrudnia, Hande, menadżer Tarzana, pokazuje mu taśmę z programu ze swoją byłą i mówi mu, że zaczęła sprawiać im problemy. Yildiz idzie dokuczać Hilal w jej biurze. Mówi jej, że musi, bo jest jej szefem, a także pionkiem Dogani, którym ją denerwuje. Kumri informuje matkę, że zdecydowała się zamieszkać z ojcem i chce go jeszcze tego samego wieczoru zaskoczyć. Hilal spotyka się z menadżerką Tarzana i oferuje jej dużo pieniędzy, aby przekonała artystę popowego do potwierdzenia, że jest w związku z Yildizem. Wieczorem Hilal próbuje przekonać Kumri, że podziela jej uczucia do Dogan. Ich rozmowę przerywa Dogane. Kumri informuje go, że będzie z nim mieszkać. Dogane jest uszczęśliwiony tą wiadomością. Cała trójka spotyka się ponownie w domu Yildiz i postanawia poddać się testowi na wykrywaczu kłamstw, aby udowodnić sobie nawzajem, że nie mają nic wspólnego ze śmiercią Murata. Altaj ponownie rozmawia z kimś przez telefon i mówi, że wszystko idzie zgodnie z planem, wszedł do firmy i w ciągu miesiąca zdobędzie zaufanie Dogan.